Chciałem pokazać pierwszą wersję tego doświadczenia, które próbujemy zrealizować jako wyzwanie. No, niestety nagrano w takich warunkach w moim studiu, to znaczy w kuchni. Lampa jest bezpośrednio teraz nad iPadem, na którym to nagrywam, więc no, trochę odbija się światło. No, ale w każdym razie wszyscy widzą, tu jest ten nasz bohater. I w tej wersji on jest wyważony z dokładnością do dwóch kropli. To znaczy, ja go tutaj napełniałem w szklance. Kiedy mi utonął, to co krople, wycierając go za każdym razem, to jest dość ważne, chusteczkę higieniczną, co krople sprawdzałem, czy pływa, czy nie pływa. No i kiedy się po kolejnej kropli wynurzył, to spuściłem z niego jeszcze jedną kroplę. No i teraz sytuacja jest taka, że on wprawdzie nie tonie przy zakręcaniu korka tego nakrętki, ale jeżeli się go troszeczkę poprosi, to tonie i pozostaje na dnie. Dlaczego tak jest, to będziemy dyskutować, kiedy przedyskutujemy ciśnienie w wodzie, jak ciśnienie w wodzie zmienia się z głębokością. Ale teraz, otwierając zakrętkę, mogę spowodować, że on zacznie wypływać. No i zamykając ją, póki nie wypłynie zbyt wysoko, mogę spowodować, że on znowu utonie. I otwierając, mogę spowodować, że wypływa. I zamykając, póki nie wypłynie zbyt wysoko, mogę spowodować, że znowu utonie. No i to jest jakby pierwsza wersja naszego doświadczenia. Jeżeli komuś się uda wykonać takie doświadczenie i nagrać je, no to ja będę bardzo zadowolony. A teraz spróbuję jeszcze, co będzie, jeżeli wyważę go z dokładnością do jednej kropli.